mi zależy na tym, żeby wiedza o rynkach kapitałowych, o możliwości inwestowania, o tym, na czym polega prywatyzacja i polski model prywatyzacji, żeby ta wiedza dotarła do jak najszerszego kręgu odbiorców. Szczególnie mi zależy na studentach, na młodzieży, która właśnie się uczy, która wchodzi w to życie również często biznesowe, kiedy podejmuje pierwsze decyzje o tym, czy inwestować na giełdzie i czym się kierować. I ten cykl spotkań, wykładów, debat, które mamy dzisiaj w Polsce, na uczelniach i ze środowiskiem akademickim, te dyskusje właśnie mają na celu przybliżyć z jednej strony wiedzę, a z drugiej strony również pokazać, co Skarb Państwa, minister Skarbu Państwa zamierza w najbliższym czasie robić. Jakie będą oferty prywatyzacyjne, jakie będą oferty na naszej giełdzie i jakie są przyjęte przez nas zasady, z których mogą skorzystać przyszli inwestorzy indywidualni w ramach właśnie szeroko rozumianego akcjonariatu obywatelskiego. Także moja prośba i mój apel i zachęta do wszystkich studentów, aby świadomie inwestowali, aby szczególnie w tych czasach kryzysu zachowali zimną krew, jeżeli już inwestują na naszej giełdzie, żeby zdobywali jak największą wiedzę o spółkach, o tych procesach, które zachodzą i w kraju, i na świecie, żeby mieć większe prawdopodobieństwo zarobienia na tych inwestycjach i utrzymania jakby swojej pozycji w tym inwestowaniu, żeby się do tego nie zniechęcać. Szczególnie w takich trudnych sytuacjach jak teraz, które niesie kryzys światowy. Akademia Górniczo-Hutnicza ma to do siebie, że ściąga znane osobistości. Dzisiaj mieliśmy spotkanie z ministrem skarbu, z ministrem Aleksandrem Gradem. Dotyczyło ono tak zwanego akcjonariatu obywatelskiego. Studenci zjawili się dosyć licznie. Wiadomo, że kwestia prywatyzacji jest interesująca dla społeczeństwa. Była okazja, żeby trochę na ten temat podebatować, podyskutować i myślę, że wnioski będą dosyć owocne.